Dobry wieczór. To jak matka Polka. Z światami do was. Ja uważam, że jednak różowy jest New Black, ale to tak już będziemy się spierać w kuluarach. Ponieważ tutaj padają różne daty. Akurat już się spóźniłam na pierwszy slajd. Moją pierwszą datą, którą uwielbiam, jest to, że w wieku 19 lat zostałam mamą. I uważam, że to, co się stało, no trochę niechcący i nie bardzo świadomie, okazało się największym, najwspanialszym i najbardziej, nie chcę powiedzieć ciążącym, bo rzeczywiście to było ciążące, momentem w moim życiu, którego nie pamiętam, ale widzę moją córkę teraz, która ma 30 lat. Tu się przewinie taka fotografia. Drugą datą, którą chciałabym tutaj powiedzieć, to jest to, że dokładnie za miesiąc skończę 50 lat. Moje drogie, ponieważ uważam, że słuchanie i pokazywanie jedzenia, so sweet, jest niemoralne, żeby nie jeść w tym czasie. W związku z tym puszczam torby z jedzeniem. Przepraszam, że nie ma łyżeczek, ale specjalnie to zrobiłam. Będziecie to po prostu wylizywać paluchami. Mam nadzieję, że będzie wam smakowało. Więc jedzcie. Oglądajcie moje zdjęcia, właściwie to, co robię, ze świadomością, że tak naprawdę jedzenie i to, w jaki sposób je traktujemy, jest jedną z najważniejszych, o ile nie najważniejszą, rzeczą tak naprawdę w naszym życiu. Oczywiście nie będę mówiła truizmów, że jeżeli nie będziemy jedli, to umrzemy. Wprawdzie jest podobno jakaś sekta, która żywi się światłem, ale nigdy nikogo nie spotkałam żywego z tej sekty. W związku z tym myślę, że ona jednak nie istnieje. Ja jem. Wy też jecie. Nie oszukujmy się. Jak ludzie mi się pytają, czy moją pasją jest gotowanie, to ja mówię tak, nie, moją pasją nie jest gotowanie. Wcale nie jest gotowanie. Nie to, że nie lubię gotować, bo robię to bardzo często, ale, bardzo proszę, o tu już jest, nie, to nie tam, proszę bardzo. Ale uważam, że to, co robię, to przede wszystkim jest gromadzenie ludzi wokół stołu, wokół jedzenia, wokół tego, co tak naprawdę jest, to już co, czym powiedziałam, to jest tym, co nas tak naprawdę bawi, raduje, bo czymże byłaby rozmowa tak naprawdę, gdyby nie było jedzenia? Czym byłoby jedzenie, gdyby nie było rozmowy? Czymże bylibyśmy my, gdybyśmy nie jedli, gdybyśmy się nie spotykali z przyjaciółmi, nawet z obcymi ludźmi wokół stołu? Mówi się, prawda, umów się ze mną na kawę, tak? I to się mówi tak, że wiadomo jest, że ta kawa jest tylko i wyłącznie symbolem w tym spotkaniu wokół stołu, przy stole. To, co chciałam powiedzieć na samym... Pycha, wspaniale. Paluchy oblizane, bardzo się cieszę. Ale to, co chciałam wam powiedzieć na samym początku, to jest to, że paradoksalnie jestem dzieckiem stołówek. Całe życie jadłam na stołówkach. Jadłam w podstawówce. Nie było gimnazjum, bo pewnie też bym w gimnazjum jadła. Jadłam w podstawówce, jadłam w liceum na stołówce i jadłam na stołówce przez całe studia. Na stołówce, w podstawówce było jak było. Była tam taka pani, która nazywała się tak właśnie bardzo dziwacznie, była to pani intendentka. I ta pani intendentka wydawała nam jedzenie. Zawsze zastanawiałam się, jak to można zrobić, żeby jak się przekroi jajko na twardo, to jest taka szara obwódka między białkiem a żółtkiem. Kurna, jak to zrobić? No po prostu jak to zrobić? Cały czas zastanawiałam się, co trzeba wpuścić w to jajko, żeby uzyskać ten błękitny, cudowny kolor. No nie wiem, no po prostu nie wiem. Do dzisiaj tego nie odkryłam. I jeszcze udało mi się być taką miłą wtedy, widocznie dlatego, że byłam mała, chuda i lekko zezowata, że... Udawało mi się zamienić sztukę wołowego mięsa w sosie chrzanowym właśnie na to błękitne jajko. I byłam przeszczęśliwym dzieckiem, ponieważ po prostu wzbudzałam najprawdopodobniej litość w sercu tej intendentki. Natomiast w liceum zrobiłam się bardziej sprytna. Już może nie przybyło mi zbyt dużo kilogramów, ale przybyło mi sprytu.
ponieważ miałam, ponieważ w ogóle mam jeszcze 3 siostry, jest nas 4. Moja najstarsza siostra wiecznie cierpiała na brak pieniędzy. Teraz już jest bardzo, bardzo bogata. I postanowiliśmy zrobić taki myk w liceum. Mama dawała nam pieniądze, żeby kupić bloczki na obiad w liceum. I postanowiliśmy zrobić tak, okej, ty płacisz za pół tygodnia, ja płacę za pół tygodnia, resztą kasy dzielimy się na pół i udajemy, że w dalszym ciągu jemy przed mamą i tak dalej. No, dobra, super. I te pieniądze, które miałyśmy bardzo długo, zanim moja mama się skapnęła, że jednak to robimy taki deal, były oczywiście na papieroski i gin z tonikiem. No, no co się wtedy w liceum jadło. Jadło się właśnie to, papierosy i gin z tonikiem. I cały czas nie zwracałam uwagi, o co chodzi w tym jedzeniu, ale właśnie i ta pani intendentka, i te panie, które zauważyły, że jednak nie jemy tych obiadów, tak jak powinniśmy jeść, dawały nam oczywiście podwójne porcje. Jak potem pojawiła się na świecie Zosia, a pojawiła się bardzo szybko, dopiero co właściwie skończyłam 1 rok studiów, to okazało się, że na stołówce, akurat zapisałam się na stołówkę po protekcji Politechniki Krakowskiej, bo przynależałam do UJ-u, ale było bliżej do PK. W związku z tym panie stwierdziły, że jak przychodzi taka bida z takim dzieckiem, no to może być z tej listy, gdzie jest napisane dla dietetyków. I tam były same super rzeczy, kopytka, leniwe, z bułeczką i takie inne rzeczy. I wtedy ja robiłam takiego kotka, nie znałam jeszcze wtedy tego kotka i one mówiły, no daj jej. I okazało się, że po prostu jedzenie łączy ludzi, wzbudza w nich jakieś takie szalenie pozytywne emocje, które właśnie trzeba wykorzystać. I jak przemieniła się ta machina czasu, i już mogłam spokojnie pomyśleć o tym, że mam 6-letnią córkę, a ja sama mam prawie 26 lat i skończyłam studia, żeby wreszcie wyruszyć świat i popatrzeć, jak to się dzieje gdzieś indziej. No nie będę wam mówić o tym, że to były straszne czasy, nikt nie miał paszportu i tak dalej. W każdym razie udało mi się. I okazało się, że tak naprawdę pierwszym kontaktem z ludźmi, takim pierwszym momentem, w którym musisz coś załatwić albo musisz się do kogoś zbliżyć, to jest to, że po prostu wywalasz jedzenie na stół. Albo gdziekolwiek jesteś, koc, trawa, gdziekolwiek. Nawet żeśmy zrobili sobie taki myk, że udawaliśmy, że nie mamy wody, więc przyjeżdżaliśmy do jakiegoś małego miasteczka i pytaliśmy, gdzie tu jest taki hydrant, żeby sobie nalać wodę i tak dalej. I ta woda, takie właściwie jedzenie wpływem, okazało się po prostu mostem, pomostem, który łączy ludzi niezależnie od tego, czy potrafią mówić tym samym językiem, czy są w tej samej kulturze, czy są czarni, biali, skośnoocy, czy są z byłego Związku Radzieckiego, z Finlandii, czy skądkolwiek indziej. Okazało się, że właśnie to jedzenie, ten pierwszy krok otwiera absolutnie wszystko i już nie musisz się o nic martwić. I dopiero wtedy do mnie doszło, że to, co tak naprawdę chcę robić w życiu, niezależnie od tego, że pracowałam w korporacjach, w mediach, byłam rzecznikiem prasowym Uniwersytetu Jagiellońskiego, pomyślałam sobie, nie, ja chcę łączyć ludzi przy stole. Chcę im dawać tę prostą radość, którym jest spotkanie, rozmowa, i jedzenie. Jeżeli uda mi się połączyć te 3 rzeczy i jeżeli okaże się, że oni właśnie tego potrzebują, to znaczy, że właśnie to jest taką zwykłą czynnością. Agata powiedziała do mnie, no wiesz, bo ty robisz z tego taką rzecz. No ale jaką? Przecież to jest, robimy to na co dzień, prawda? Ale okazuje się, że w tym, w tej po prostu absolutnej... To jest taki kotek, tylko piesek. Że właśnie w tej prostocie leży siła. I zrezygnowałam oczywiście z pracy, ale to nie jest ta opowieść. Pomyślałam sobie, że nie będę więcej budzić rano i myśleć sobie, w jakim humorze jest mój szef i tak dalej, i tak dalej. Pomyślałam sobie, że sobie stworzę własną pracę, będę robić to, co będę chciała. A ja mówię, to nie jest ta opowieść. To, co ja robię, to jest... Przede wszystkim Festiwal Kulinarny na Jedzeni Fest. Od zeszłego roku robię piknik krakowski, czyli lato w parkach krakowskich. Mam też razem z moim partnerem Bartkiem mały bar Humus a Mama Musi i mam nadzieję, że już za miesiąc otwieram z moją córką, która będzie szefową kuchni, bar śniadaniowy Ranny Ptaszek. Którego oczywiście kolorem będzie różowy, bo jakże mógłby inaczej wyglądać taki bar? To jest właśnie menu Rannego Ptaszka. I muszę wam powiedzieć, że to daje niezwykłą satysfakcję. Absolutnie niezwykłą.
mimo że z moją wspólniczką Magdą, którą tutaj, którą tutaj gdzieś i z Karoliną, z którą robię inny projekt, bo to są bardzo kobiece właśnie projekty. Mimo to, że zastanawiamy się, czy będą ludzie, którzy przyjdą jeść, będą ludzie, którzy będą chcieli od nas kupić te powierzchnie i tak dalej, i tak dalej. Czy będzie film, który będziemy mogły pokazać i tak dalej. To nie ma znaczenia. Tak naprawdę to, co widzicie na tych zdjęciach, czyli ci uśmiechnięci ludzie, ta cała atmosfera, która jest tak podszyta tak naprawdę emocjami związanymi z jedzeniem, jest największym dla mnie wynagrodzeniem. Dziękuję.